Zbliża się festiwal filmowy w Gdyni. Jest to bardzo prestiżowa impreza. Zawsze z wielkim zainteresowaniem ją śledzę. Uważam, że polskie kino wcale się nie skończyło, że mamy wielu wybitnych twórców i wiele ciekawych filmów. Ale czasem wokół tego festiwalu, czy w ogóle szerzej wokół filmów, pojawiają się kontrowersje, które nie są wyłącznie kontrowersjami artystycznymi. Mają też naturę ideową, może nawet w jakiejś mierze polityczną. Tak jest w tym roku. Tak zwany komitet selekcyjny nie dopuścił na festiwal w Gdyni filmu Jerzego Zalewskiego Historia Roya. To jest film, o którym ja dużo pisałem, bardzo dobrze go oceniałem. Większość krytyków z kolei ten film oceniła źle. Jest to właściwie pierwszy film, który w tak pełny sposób pokazuje historię żołnierzy wyklętych. Jednego oddziału na Mazowszu, tytułowy Rój jest dowódcą tego oddziału od pewnego momentu, ginie w 1951 roku. Ja miałem takie wrażenie, że to jest film bardzo dojrzały artystycznie, być może z pewnymi błędami scenariuszowymi, ale jednak bardzo sugestywnie pokazujący tamtą epokę, mogę to jako historyk powiedzieć. Film nie robiony bynajmniej na klęczkach, o czym świadczył fakt, że reżyser Jerzy Zalewski popadł również w konflikt z dawnymi żołnierzami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którzy uważali z kolei, że ten obraz ich przedstawia w sposób niedostatecznie pozytywny. No, ale był to film naładowany gigantycznym, wielkim wzruszeniem. To był film, który był jakimś takim epitafium złożonym temu pokoleniu, tej formacji, czy szerzej wszystkim ludziom, którzy po wojnie walczyli z komunistami w lesie. Jak czytałem recenzję z tego filmu, miałem wrażenie, że lwia część zarzutów, jaka była formułowana, to nie były zarzuty artystyczne, tylko właśnie zarzuty ideowe. To znaczy krytycy uznawali za stosowne nie zgodzić się z Jerzym Zalewskim. Zarzucali mu, że pokazuje obraz czarno-biały, że przyczernia tychże komunistów, a z kolei idealizuje żołnierzy wyklętych. No, powiem w ten sposób, w kinie światowym jest wiele filmów, które mają taki charakter takich trochę ballad, czy takich właśnie trochę hołdów składanych różnym żołnierzom, wodzom, czy różnym oddziałom. Przypomnę irlandzki film Michael Collins o ich bohaterze narodowym, a jeżeli chodzi o starszą historię, to z kolei film Braveheart o przywódcy powstania szkockiego. No, był taki głośny ostatnio film o żydowskich partyzantach, braciach Bielskich. No nie wiem, czy te filmy nie byłyby dopuszczone do festiwalu w Gdyni. Mam wrażenie, że to jest jednak decyzja wynikająca z tego, że środowisko filmowe nie akceptuje tego tematu, nie akceptuje tych bohaterów. Przypomnę, że 2 lata temu mieliśmy podobną kontrowersję, dotyczyła ona zupełnie innego tematu. Film Obce ciało Krzysztofa Zanussiego, wybitnego reżysera, nie został dopuszczony. Przeciwko temu filmowi rozpętano wielką kampanię, szeptano jeszcze przed jego pojawieniem się na ekranach. Zwalczały go feministki, ponieważ pokazywał problem z kolei ludzi o chrześcijańskiej inspiracji światopoglądowej i ich kłopotach w współczesnym świecie, konkretnie w pracy w wielkiej korporacji. No ja stawiam takie pytanie, czy i Krzysztof Zanussi i Jerzy Zalewski są twórcami drugiej kategorii. No, to jest festiwal wspierany przez Ministerstwo Kultury, przez telewizję publiczną. Nie wypowiadam się o tym, jak to powinno być rozwiązane, ale twierdzę, że jeśli reżyser ma poczucie żalu, ma poczucie tego, że jego swoboda nie jest dostatecznie szanowana. Przypominam, nie chodzi o to, żeby on wygrał festiwal, tylko o to, żeby został w ogóle dopuszczony do festiwalu. No na koniec jeszcze jedna uwaga. No, było na festiwalu w ostatnich latach dużo gniotów, filmów bardzo słabych. Przypomnę Obywatela Jerzego Sztura, film, który jest płaską, propagandową, taką komedyjką. Przypomnę film Nowy Świat, ale on miał tę zaletę z punktu widzenia świata filmowego, że opowiadał o problemach środowiska homoseksualnego. No tam stosowano bardzo ulgową taryfę. Tu moim zdaniem film wiele lepszy. O wiele dojrzalszy, został skrzywdzony i chciałbym o tej krzywdzie otwarcie mówić.